Gościem Popołudnia Wnet jest profesor Marian Wolski, historyk. Dzień dobry. I tak się zdarzyło, że tu w Krakowie na tarasie pawilonu Józefa Czapskiego i profesor, bo Kraków jest profesorski, prawda, panie profesorze? Dokładnie tak. Albo profesor, albo prezes, albo profesor. Takie życie jest w Krakowie, ale my porozmawiamy na temat pewnego procesu, który nie jest w Polsce znany, nie jest na ustach wszystkich. Czasy stalinowskie. Proces pokazowy ziemian, którzy zaczęli pracować gdzieś na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Pracowali skutecznie, pracowali dobrze, bo znali się na swojej pracy, znali się na ziemi i, panie profesorze? Pan redaktor wspomniał o procesie stalinowskim, nie mówiąc dokładnie, o co chodzi, prawda? I słusznie, bo ja mam o tym powiedzieć. Mówimy dzisiaj o procesie Witolda Maręża i Zarządu Centralnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich, bo taką nazwę nosiła instytucja, którą Maręż kierował. I w tym roku obchodzimy 70. rocznicę haniebnego politycznego wyroku, prawda, w tym sfingowanym procesie. Ludzi, którzy właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, chcieli mimo okropnej traumy czasów władzy ludowej, traumy zniszczenia całego dorobku pokoleń, własnej pracy, wypędzenia z rodzinnych domów, z gospodarstw, przedsiębiorstw rolnych, którymi dysponowali, chcieli się po wojnie włączyć w budowę polskiego rolnictwa. Ale na to, żeby zrozumieć, co się stało, no, trzeba się troszeczkę cofnąć w czasie, prawda? Pamiętamy, że 6 września 1944 roku w Chełmie wydano tak zwany dekret o reformie rolnej, który pozbawiał ziemian ich dorobku, prawda, pokoleniowego dorobku, całego majątku, domów rodzinnych, ruchomości, włącznie z wypędzeniem poza granicę powiatu lub poza promień 30 kilometrów od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Przypomnieć też należy, że ten wyjątkowy akt, no nazwijmy to prawny, bo to raczej akt bezprawia, należałoby to tak określić, jako jedyny akt nacjonalizacyjny przewidywał karę śmierci dla sprzeciwiających się wprowadzeniu. Także no była to sytuacja zupełnie wyjątkowa, podbramkowa, można powiedzieć, godząca w żywotne interesy, prawda, tych ludzi. A jednocześnie to ci ludzie wypędzeni, no, potrzebowali z czegoś żyć, krótko mówiąc, tak kolokwialnie, upraszczając sytuację, prawda? I wytworzyła się taka paradoksalna sytuacja, że władza ludowa, która objęła najpierw w zarząd te tereny poniemieckie, te tak zwane ziemie odzyskane, jednocześnie blisko 2 miliony hektarów przejęła z koniecznością szybkiego zagospodarowania hektarów ziemi, oczywiście rolnej. I nie miała do tego wyspecjalizowanych kadr, ludzi, którzy potrafili gospodarować na wielkich obszarach ziemskich, prowadzić hodowlę planową, gospodarkę leśną. Jedynymi, którzy to potrafili, to byli ziemianie. I ci ludzie w styczniu 1946 roku na propozycję Stanisława Mikołajczyka, ówczesnego ministra rolnictwa, zgodzili się na objęcie w zarząd tych nieruchomości rolnych, no i odbudowę i zniszczonych wojną gospodarstw, prawda, poniemieckich. Witold Maręż, właściciel no stosunkowo niedużego majątku w Wielkopolsce, bo to ponad 300 hektarów ziemi było, dobierał swoich współpracowników na zasadzie klucza fachowości. Ale oczywiście nie mógł uniknąć też posługiwania się dotychczasowymi przedwojennymi znajomościami, prawda? Bo znał tych ludzi, znał ich rzetelność, ich przygotowanie fachowe. I w wyniku tej polityki kadrowej,
podkreślam, nastawionej na realizację celów no, zgodnych z interesem, powiedzmy sobie, państwa. Prawda? No już abstrahując od tego, czy ludowego, czy nieludowego, ale państwa i interesu rolnictwa polskiego, stworzono kadrę, wyjątkową kadrę, kadrę przygotowaną, kadrę po studiach uniwersyteckich z zakresu rolnictwa, kadrę państwowo-twórczą też. Prawda? I ta kadra, ziemian w kadrze tej zarządzającej PNZ-ami było blisko 10%, a w samym ścisłym kierownictwie ponad 27%, także to była bardzo duża komponenta. Tym ludziom w ciągu 3 lat istnienia Państwowych Nieruchomości Ziemskich od 1946 do 1949 roku udało się postawić na nogi, uruchomić gospodarstwa, rozwinąć produkcję, rozwinąć hodowlę, oczywiście na miarę możliwości tych powojennych, prawda? Kres temu wyjątkowemu zjawisku w czasach Polski Ludowej no, położyły względy ideologiczne, zmiany w układzie władzy, bo ucieczka Mikołajczyka, prawda, no i oczywiście zacieśniający się pierścień, a właściwie pętla na szyi, prawda, pętla ta stalinowska, tej utopii, wariactwa stalinowskiego, prawda, zacieśniająca się na szyi, no obywateli, ale przede wszystkim tych, którzy mieli tę skazę w cudzysłowie w rozumieniu ówczesnym pochodzenia ziemiańskiego. I której nocy, którego dnia przyszło UB i zaczęły się aresztowania? Dokładnie to trudno powiedzieć, prawda, ale to jesienią 1949 roku po ucieczce z Polski Stanisława Mikołajczyka nastąpiły pierwsze aresztowania i te aresztowania objęły ścisłe kierownictwo PNZ-ów, czyli Witolda Maręża, Ludwika Ślaskiego, Andrzeja Potworowskiego i cały szereg innych osób, Feliksa Zomera, ale też i niektóre osoby z zarządu tego średniego szczebla, prawda? Wszystkim postawiono absurdalne zarzuty sabotażu, mimo że kontrola przeprowadzona kilka miesięcy wcześniej wykazała i są po prostu, zachowały się protokoły tych ocen pracowniczych. Ta ocena wypadła idealnie, po prostu podkreślano fachowość, podkreślano zaangażowanie w pracę, oddanie, nie liczenie się z czasem, prawda, więc takie poświęcenie nawet prywatnego czasu na rzecz właśnie instytucji. O sabotaż, o hamowanie na przykład mechanizacji rolnictwa, co było absurdalnym zarzutem, dlatego że zresztą proszę pana, większość tych zarzutów była jakby pokłosiem niedoborów, bądź to maszynowych, bądź to po prostu ziarna zasiewowego, bądź zarodowego, prawda, bydła ze strony ministerstwa, czyli odwrócono jakby, prawda, ostrze tej krytyki z siebie na tych, którzy wnioskowali prawda, o maszyny, o ziarno zasiewowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tle pojawiła się też, no jakby znowu w cudzysłowie, teraz dla nas w cudzysłowie, zarzut pochodzenia ziemiańskiego, czyli jakby przynależność do warstwy, która z definicji, no i słusznie skądinąd, była przeciwna wprowadzaniu ustroju komunistycznego. Podkreślano też związki poszczególnych osób z rządem na uchodźstwie. I rzeczywiście to byli ludzie, którzy częstokroć pełnili funkcję delegatów rządu na kraju, na różnych szczeblach, prawda, tej struktury. Oczywiście o związki z Mikołajczykiem, co było oczywiste, dlatego że przecież to on był ministrem rolnictwa i on powołał tę instytucję do życia. No i oczywiście szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. To były bardzo ciężkie zarzuty, dlatego że w owych czasach szafowano karą śmierci, prawda, za dużo, dużo mniejsze, że tak powiem, przewinienia niż zarzuty, które stawiano zarządowi PNZ-ów. Jak długo trwał proces? Oczywiście był to proces pokazowy i jakie były wyroki? Proces był pokazowy i proces był krótki, dlatego że rozpoczął się pod koniec
stycznia, konkretnie 25 stycznia 1951 roku. No, niektórzy z aresztowanych mieli półtora roku aresztu po prostu śledczego za sobą, prawda? Bo jak wspomniałem, jesienią 1949 roku się zaczęły aresztowania, na styczniu 1941 ruszył proces, a już 3 lutego został wydany wyrok, czy wyroki, prawda? Czyli to była właściwie błyskawiczna sprawa, pokazowa, sfingowane zarzuty, podstawieni świadkowie. Zresztą bardzo ciekawą rzecz muszę wspomnieć, że jako świadków sprowadzono pracowników rolnych z majątków przedwojennych oskarżonych, którzy no niewątpliwie pod groźbą no różnych represji no zeznawali, że byli źle traktowani przez właścicieli, że nie posiadali opieki należytej i tak dalej, i tak dalej. Wyroki zapadły stosunkowo łagodne, jeśli chodzi o czas, jak wspomniałem, dlatego że trzem głównym oskarżonym, to znaczy Witoldowi Marężowi, Kazimierzowi Paparze i Englichtowi, zasądzono dożywocie z przepadkiem mienia i utratą praw obywatelskich na 5 lat. Następne wyroki to było 15 lat i 10. To było 10 akurat otrzymał Ludwik Ślaski, to był najniższy wyrok. Ale w wyniku rewizji wyroku, która była prawie natychmiast, złagodzono te wyroki, te najpoważniejsze do 15 lat i odpowiednio do 10 i do 5. W 56 roku na fali odwilży wszystkich oskarżonych ułaskawiono. No jeden tylko, Felix Sommer, nie doczekał, dlatego że umarł w więzieniu we Wronkach w 1952 roku. Natomiast trzeba podkreślić, że no można powiedzieć, że oskarżeni wyszli obronną ręką, prawda, bo po 5 latach więzienia wyszli wszyscy właściwie na wolność. Niemniej jednak, jak się czyta, niestety bardzo mało ocalało jakichś przekazów źródłowych, przede wszystkim pamiętników ludzi wtedy oskarżonych, zaangażowanych w ten proces, po stronie oczywiście oskarżenia. Jak się czyta wspomnienia na przykład Ludwika Ślaskiego, no to dopiero cały ogrom cierpienia, upokorzenia odczytujemy i złamania psychicznego, prawda, wywołanego po prostu no, sposobem prowadzenia śledztwa, prawda, czyli nękania, prawda, tortur i psychicznych, i fizycznych. Także ci ludzie, którzy wyszli po tych 5 latach, byli no, po prostu wrakami ludzi, trzeba sobie jasno powiedzieć. Jaki był dalszy los Witolda Maręża? Witold Maręż w 66 roku umarł. No jako człowiek po prostu no, z przeszłością kryminalną, można powiedzieć, prawda? No ale był już człowiekiem, no, emerytem, prawda? Także, że władze zresztą odnosiły się do niego bardzo podejrzliwie mimo prawda, ułaskawienia. Z jakich dokumentów pan korzystał? Znaczy, przede wszystkim korzystałem z opracowań naukowych. Tutaj przede wszystkim warto podkreślić publikację pana doktora Tomasza Osińskiego, ale to jest szereg publikacji jeszcze innych autorów, ale też są oczywiście w archiwach państwowych materiały i śledztwa, i prawda, no oczywiście też prasa współczesna. Prasa, która jednostronnie oczywiście z rozdzielnika informowała w sposób taki standardowy i jednostronny o przebiegu całego procesu. I o tej zapomnianej historii w Popołudniu Wnet opowiedział profesor Marian Wolski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.